Siema, Sybila Extreme Vocal i trzy bardzo proste sposoby na to, jak wzmocnić brzmienie swojego głosu. Sposoby, o których będę mówił, mogą niektórym was wydać się bardzo proste, bardzo prozaiczne, niektórym z was nie. Tak czy inaczej, warto być świadomym tego, bo sposoby te wzmacniają nasz głos, ale nie wymagają od nas żadnego dodatkowego wysiłku i to jest ich właśnie tajemnica. Pierwszy sposób na to, jak wzmocnić brzmienie naszego głosu, to otwarcie gardła. Mówiłem o nim więcej w odcinku o emisji głosu, więc jeśli go jeszcze nie obejrzeliście, to musicie to po prostu nadrobić. Natomiast rzeczą, o której wtedy nie mówiłem, jest to, jak wzmocnić dodatkowo jeszcze ten efekt. Otóż wystarczy delikatnie cofnąć swoje podniebienie, zrobić po prostu taką minę, tak ułożyć gardło i krtań, podniebienie, jak gdybyśmy po prostu ziewali. Możecie też delikatnie wycofać waszą szczękę, natomiast szczęka musi pozostać luźna. Pamiętajcie absolutnie o tym, szczęka ma być luźna, nigdy nie wysunięta do przodu, ewentualnie delikatnie wycofana lub w naturalnej pozycji. Drugi sposób to po prostu uśmiech. Uśmiechajcie się, nie tylko przyniesie to dużo lepsze efekty wizualne, da wam więcej uroku, który być może niekoniecznie w death metalu jest potrzebny, ale na pewno poprawia samopoczucie. Uśmiech ma też zastosowanie muzyczne, brzmieniowe. Otóż bardzo przydaje się przy tych najwyższych, wysokich dźwiękach, nie tylko przy śpiewaniu, ale też przede wszystkim przy screamach. Więc uśmiech jest po prostu rewelacyjny, uśmiechajcie się. Trzeci i ostatni na dzisiaj naturalny sposób, w jaki możemy wzmocnić brzmienie naszego głosu, to tak zwany twang, twang, czy jakkolwiek to się czyta, nieważne, jest to podwinięcie języka, jak gdybyśmy chcieli dotknąć nim naszego podniebienia. Jest to najbardziej przydatne przy niskich dźwiękach, przy najniższych growlach, pomrukach, czy jakichkolwiek innych wyziewach z naszych mord, gdzie dodatkowa przestrzeń jest po prostu bardzo przydatna, bo przy niższych dźwiękach nasze podparcie, nasza przepona ma dużo mniejsze znaczenie niż przy tych najwyższych dla nas dźwiękach. Przy niskich dźwiękach liczy się po prostu rezonans. No i oto różnica na zwykłym dźwięku. Ha! Bez żadnych efektów specjalnych. Dodam do tego otwarcie gardła, wycofanie podniebienia. Ha! Brzmi nieco głośniej, wkładam w to nadal tyle samo wysiłku. Zrobimy to z uśmiechem. Ha! Brzmi też mocniej niż zwykłe ha! I ostatni, czyli twang. Ha! Również brzmi mocno, można też to wszystko połączyć, otworzyć gardło, wycofać podniebienie, modulować głos w ten sposób i po prostu dodać twanga albo po prostu szerzej się uśmiechać. Tak jak mówiłem, twang najlepiej działa przy niskich growlach i pomrukach, a uśmiech najlepiej się po prostu sprawdza w wysokich i przy screamach. To wszystko w tym odcinku. Trzy bardzo proste sposoby, w jaki możemy już teraz natychmiast wzmocnić brzmienie naszego głosu, nie wkładając to żadnego dodatkowego wysiłku. Czysta moc. Jeśli ten film wam pomógł w uzyskaniu większej mocy, lepiej panować nad waszym aparatem mowy i głosem, dajcie lajka, dajcie suba, nadchodzą nowe filmy, nowe covery. Nie będę wieczność przecież gadał. Także to tyle. Trzymajcie się. Rozwijajcie, pozostańcie ekstremalni, no i miłość, skurwysyny.